Hej os ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy w Prison Architect. Wracamy sobie do gry. O, mamy 400 tysięcy, jak widzicie. Na troszkę sobie zostawiłam tą grę, dzięki czemu mi się trochę pieniędzy zebrało. Tutaj już wszystko jest popodłączane. Wszystkie rury i kable. Podłączyłam tutaj też od razu zraszacze, żeby było. Czy tutaj są podłączone zraszacze? Tak, ale tylko dwa. A nie, tutaj jest trzeci. Dobra. Dobra, spokojnie o sprawę. Tutaj w tym momencie roznieśmy sobie magazyn w pył. Już to powtarzałam kilka razy. Magazyn na początku gry się może przydać, natomiast nie w momencie, w tak późnym etapie gry, jak my jesteśmy teraz. On tylko i wyłącznie przeszkadza. Sprzedaj to w cholerę! Czego ty to przenosisz i mi zabierasz? Tu są dostawy. Czy jest tu gdzieś jeszcze jeden magazyn? Zamiast go szukać, po prostu kliknę tak, tak? Nie, jest tylko jeden magazyn. To KSKS, moi drodzy, wy to przenosicie, tak? Ale dobra. Pozmieniałam sobie trochę, ponieważ oni cały czas się burzyli o tą higienę swoją. Teraz, jak widzicie, jest bardzo w porządku. Ja po prostu pozamontowywałam te zraszacze. Widzę, że tutaj potrzebują odpoczynku i rodziny. A to by pasowało zmiany w harmonogramie. Myślę, że nawet teraz sobie możemy to zrobić. Powyłączajmy to. Mamy tylko zaostrzony i zwykły rygor. Nie możemy ustalać do celu śmierci. Przywieźli mi jednego skazanego na śmierć, ale to sobie zrobimy. A, muszę tak pojedynczo klikać, tak? Tym się zajmiemy za chwilę. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć, tak? Czyli możecie spać godzinę krócej. Bo wystarczy im 8 godzin snu, tak? Nawet 6 niektórym. Okej, więc spanie tyle. Rano posiłek. To jest najważniejsze. Tutaj posiłek. Tutaj 3 godziny pracy. Tutaj czas wolny, tak za 4 godziny. Tutaj na pewno chcę, żeby było do celi. Czas wolny 4 godziny. Powiedzmy, czas wolny 5 godzin. W zaostrzonym rygorze to trochę pozmieniamy. Przede wszystkim tutaj będzie. Tutaj będzie docel po posiłku. Tutaj będzie dziedziniec. Tutaj znowu będzie docel. I przed drugim dziedzińcem też docel. Chyba, żeby dać im trochę dłużej czasu wolnego. Tak, a oni będą sobie mieli tutaj rozpracowane. Bo nie mam przydzielonych ludzi do pracy w zaostrzonym rygorze. Nie zamierzam mieć. Natomiast to powinno sprawić, że te dwie potrzeby znacząco opadną. Natomiast nie jestem w stanie zminimalizować potrzeb odwiedzin rodziny w momencie, w którym nie chcą ich odwiedzać ludzie, tak? To nie jest coś, co leży w mojej gestii. Zanim się zajmiemy kolejnymi rzeczami, pokaż mi tutaj rozstawienie kabli. To będzie tak. To będzie tak. Tak chciałam, tak? Mniej więcej tak. I tutaj tak samo, tutaj tak. Tutaj tak. Dobrze, dzięki temu będziemy mieć pojęcie, jak to wszystko umeblować dokładnie. Potrzebujemy łóżek. Potrzebujemy toalet. Żebym robiła dwa naraz od razu. Myślę, że to jest całkiem niezły pomysł, chyba. Wystarczy go tylko wprowadzić w życie. To jest maksymalny rygor i ja nie wiem, czy ja chcę im dawać książki, czy ja im książek nie dam do świetlicy.
Tutaj jest świetlica. A co ja tutaj dam? Nie wiem, wyjdzie w praniu. Przypomnę sobie kiedyś. Kiedyś na pewno. Tutaj wiem, że dam dwóch psychologów. Tutaj nie wiem, co jest. Wiecie co, dałam im te regały, niech sobie mają. Niech sobie będą, tak? Sprawdźmy sobie programy. Czy jest coś nieaktywnego? Bo jak zmieniamy coś w harmonogramie, to musimy uważać na te programy, bo no, zakres, kurs przygotowawczy, on musi mieć przynajmniej 3 godziny, tak? Oni muszą tutaj siedzieć przynajmniej 3 godziny. To chwilę zajmuje. Dobrze. Oni sobie tam pracują, a my w tym momencie ogarnijmy sobie tutaj. Jak widzicie, mamy już kolejnego gościa do celi śmierci. Tutaj więzień. Christopher Crouch. Skazany na 25 lat za wielokrotne przestępstwa, w tym murder, aggravated assault i attempt murder. Rodzina. Była żona 41, syn 7, córka 18, syn 16. O, ciekawe. Zabójstwo, kwalifikowana napaść, usiłowanie zabójstwa, napad z bronią, usiłowanie zabójstwa. On tutaj ma kilka wyroków, do wszystkiego z tego co widzę się przyznał i prawdopodobieństwo skazania 21%. Oni tutaj się spotykają z... czy ja w ogóle mam włączony ten program? Edukacji ogólnej... Zlecenie paralizatorów... Odwołanie kary śmierci. Włączy dwa pomieszczenia, żeby było. Odwołanie kary śmierci. I w momencie, w którym oni się odwołują... Tak, prawdopodobieństwo ukarania. Prawdopodobieństwo zamienienia kary śmierci. Oni się lubią często bić. Oni lubią często uciekać. Prawdopodobieństwo zamierzenia kary śmierci za karę pozbawienia wolności przez komisję odwoławczą karze nieudane odwołanie obniża te... kurwa. Prawdopodobieństwo zamierzenia kary śmierci na karę pozbawienia wolności przez komisję odwoławczą. Każe nieustannie każe nieudane odwołanie obniżać tę wartość, aż spadnie poniżej dopuszczalnej przez rząd mocy wyroku. Wówczas można rozpocząć przygotowania do egzekucji, wykonanie egzekucji przed osiągnięciem tego progu poskutkuje surowymi karami, jeśli okaże się, że odwołanie więźnia zostało rozpatrzone pozytywnie. W przypadku ułaskawienia więźnia zostanie niezwłocznie zwolniony, jeśli uznano go za niewinnego lub przeniesiony do oddziału o zaostrzonym rygorze, jeśli uznano go za winnego. Dobrze. To o co się tak buntujesz, co? Branie, bezpieczeństwo, ćwiczenia, rodzina, wolność. Słuchaj, wolności to ja ci tutaj nie dam, tak? Wolności to ja ci tu nie dam. Co do ubrania? Ach. Co do ubrania? No to tutaj chyba jest przecież. Pokaż mi logistykę, dystrybucję. Tak. To jest dostarczane. Czyste ubranie. O, i tutaj mamy kolejnego pana. Myślę, że powstawiamy im tutaj te ławki do ćwiczeń. Czy ty jesteś koleś członkiem gangu? Chyba nie jest członkiem gangu. No, jak mamy specyficzną ilość osób, chyba powyżej jakiejś liczby. Nie, nie powyżej jakiejś innej. Jak oni pracują, tak? To oni zbierają pieniądze. Bardzo... No... Masz prysznic. Z Claudingiem ja ci nic nie zrobię. Pomontujmy im tutaj te ławeczki do ćwiczeń. Mogę im tutaj nawet radio czy budkę telefoniczną wsadzić, tak? To nie jest jakiś wielki specjalny problem. Tutaj musimy dobudować jedną rzecz, bo ja w każdej swojej budowli zapominam o takiej jednej rzeczy.
Ona się nazywa Izolatka. Tak, a on musi przesiedzieć 3 godziny w izolatce. On się co chwila burzy i buntuje. Ty masz jakieś potrzeby? Nie, jesteś podporządkowany. Tylko on się tak burzy. Co ty masz? Skazany na 25 lat za wielokrotne przestępstwa, z tym murder, rape, rape. Aha, zabójstwo, gwałt, gwałt, usiłowanie zabójstwa, napad z bronią, usiłowanie zabójstwa. 43%, a? Prawdopodobnie jest to ułaskawienia. No, to będzie ciekawe. Resocjalizacja 0, bezpieczeństwo, zdrowie. Nie dziwię się, że ma zerową resocjalizację. Klasyfikacja. Resocjalizacja 0, bezpieczeństwo minus 5, zdrowie minus 5. Kurwa, jak atakujesz wszystkich wokół. Gdybyś nie był członkiem gangu, to bym ci tutaj masz ten. Wstawiła to do ćwiczeń. W sumie możemy to zrobić poprzez najprostsze w świecie zdemontowanie tych drzwi, tak? Wtedy policjant by przyszedł i go od razu przyniósł do celi, która jest zrobiona, tak? W sensie z drzwiami. No ale nic. Tak czy inaczej, wróćmy sobie tutaj. O, zobaczmy przy okazji nasze potrzeby, bo to już się powinno tak. Rodzina już jest mniej, odpoczynek już też jest mniej. Nieźle, nieźle. Czy to już zrobiliście? Tak, to już zrobiliście. W ogóle zapomniałam, że tutaj światła nie mam. I tutaj. Wydawało mi się, że tutaj jest notatka. Dobra, teraz ten pokój. Oni to sobie będą powoli przynosić i w tym czasie ja sobie tutaj światło pomontuję, tak jak mi się żywnie podoba. Na razie jestem bardzo, bardzo ostrożna. Bo nie chcę zrobić misklika, żeby tracić później czas na włączanie tego i tak dalej, i tak dalej. Chcę to zrobić raz, a porządnie. Oni się będą tak buntować i burzyć co jakiś czas. No cóż, są zamknięci w więzieniu, jakby nie było. Się tym nawet nie przejmuję, szczerze powiedziawszy. Ciekawi mnie, naprawdę mnie ciekawi, czy ja będę, czy zrobię 1000 cel. Wątpię. Naprawdę wątpię. 500 na pewno, tak? To nie ma wątpliwości, że zrobię 500. Chyba nawet achievement dostanę, bo nigdy mi się wcześniej nie udało zrobić 500. Jeśli dobrze pamiętam. Moja pamięć nie jest czymś wiarygodnym. Co to znaczy, to czerwone? Dobrze, dobrze, spokojnie. Cholera jasna! A, jeszcze łóżka anulowałam. Dobra. Skąd ja mam 21 łóżek? Aha, bo tutaj podokupowałam. W ogóle takie słowo istnieje. A, ucieczka! O nie! Dlaczego? Dlaczego ty głąbie jeden? Wiecie co oznacza to? Shake, shake, shake. Tara, tara, to, to, to. Gdzie myśmy tutaj skończyli z tymi światłami? Najgorsze jest to w tych światłach. W tym momencie, że mam poprowadzone kable i one mi nie będą mrygać. Ja nie będę wiedzieć, gdzie ja mam te kable, gdzie mam te światła, a gdzie nie. W momencie, w którym to
Przerwiemy w samym środku pracy, tak? Proszę bardzo. Cholera! Cholera! Pyk. Dobra. Jasna cholera. Te miskliki. Och. Te miskliki są najgorsze. Po prostu najgorsze. Dobra. Ok, jeszcze. Jeszcze tylko jedno skrzydło. Dobrze, pokaż mi to. Shake, shake, shake. Dere, 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 dere. Czy przyszedł nam ktoś nowy? Ten jest chyba zamknięty. Jeszcze nie jest zamknięty w izolatce. A nie, tutaj jest. Bo go pobili. Oni, czy ktoś go pobił? Nie wiem. Jeno, ale zaraz się powinni przyjrzeć. A ja znowu nie uwzględniłam łazienki w harmonogramie. Wiesz co? Nawet tak. Proszę bardzo. Co ja chciałam zobaczyć? Mam tylko jednego więźnia w wyroku śmierci? A co się stało z drugim? Tutaj, tutaj, tutaj. Najczęściej to właśnie ci chcą uciekać. Średni rygor. Prawdopodobnie dlatego, że najczęściej to oni mają możliwość, tak? Dobra. A niech to sobie przeszukują dalej. A my tutaj powstawiajmy świetliki. Znaczy te. No. Mhm. I tutaj standardowo cyk. Okej. Teraz tutaj. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, co tutaj ma być. A tu ma być kuchnia, to ma być świetlica. Dobra, już wiem, już pamiętam. Szczerze powiedziawszy, mi się troszkę oczka kleją. Ta gra jest naprawdę bardzo fajna. Tego nie można zaprzeczyć. Jednak po pewnym czasie może naprawdę, naprawdę zmęczyć. Dobra. O, niech tutaj wszystko na spokojnie ogarną. Tutaj ściany nie ma. No tak, bo mi się przecież... Tutaj mi się zawaliła ściana. Nie mam żadnych ludzi do Protective Custody.
Przydadzą mi się kolejni informatorzy. Dobrze. Waszą trójkę poproszę. Ogarniemy jakichś byłych policjantów itd., itd. Nie powinnam tego robić teraz. W sumie to ja powinnam ogarnąć. Notatnik. W sumie to ja powinnam włączyć stoper. Ale tam, wiecie. Musimy więźniów poprzyciągać. Czy jest tu ktoś? Nie ma nikogo. Dobrze, więc panom podziękuję za pomoc. Myślę, że w tym odcinku, tak, 21 minut, myślę, że w tym odcinku dziękuję wam wszystkim za uwagę. Polecimy sobie dalej w następnych odcinkach i zrobimy sobie, to znaczy ja w międzyczasie ogarnę, ilu potrzebuję więźniów skąd i no cóż, polecimy sobie dalej w kolejnych odcinkach. A na razie to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.